Witajcie, cześć, dzień dobry. Siedzimy dzisiaj w Kia Cee'dzie, w którym kiedyś rozdarło węża od wody, co skrytykowałem bardzo mocno producentów, ale nie o to chodzi. Posypały się krytyki, że silnik u mnie jest wygłaskany, a od dołu jest jeden wielki syf. Otóż chciałem się z Wami tym dzisiaj podzielić. Jak widzicie, to jest przebieg tego pojazdu, który jest na aktualną chwilę. Będziecie wiedzieli od razu, jak taki pojazd wygląda od dołu. Od razu powiem rzecz jaką. Węża mi rozdarło kiedyś w pogodę deszczową, jak padał deszcz, więc siłą rzeczy jak przyjechałem, samochód musiał być mokry, bo nie da się niestety, żeby mokry nie był. I lecimy pod spód, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Jesteśmy w tym momencie akurat na podjeździe, gdzie możemy to sprawdzić. Więc tak, górę silnika mojego znacie. Ja wiem, że ten film może nie jest do zainteresowania dla wszystkich, ale chcę pokazać, jak wygląda góra, czy są jakiekolwiek wycieki i tak dalej. Tutaj pozytywne komentarze, które dostawałem od osób, jak się dba, tak się ma. No taka jest niestety prawda. Dobra, schodzę w dół i zobaczymy, jak to wygląda tak naprawdę od dołu. Więc tak, to jest silnik, który wygląda u mnie od dołu. Czy jest zaoliwiony jak szlak, aż go korozja zjada. Tak to właśnie wygląda. Tam jest chłodniczka, która miała wymieniane węże. Od tamtej pory nic nie robione, jeżdżone, nawet obudowa jest niezałożona. Więc tak to wygląda. Skrzynia biegów, która teoretycznie powinna się już pocić. Przy tym przebiegu odpukać się nie poci. Gdzie ta skrzynia? Tu jest skrzynia. Tu oczywiście można by było się przyczepić. To są ślady asfaltu. Ten samochód kiedyś przejechał po jakimś rozgrzanym asfalcie. Ten asfalt chlapnął. Ale w tym momencie, nawet jeżeli ja bym to dotknął, to zobaczcie, to coś w ogóle nie brudzi. To coś jest po prostu stare i wyschnięte. To nie jest olej. Tak to właśnie wygląda. Tak jak zobaczycie sanki, które zaczęły korodować. Pewnie z wycieków oleju, nie? Także myślę, że życzyłbym każdemu, żeby każdy miał taki pojazd w takim stanie, jeżeli chodzi o kwestię suchości. Jeden katalizator siedzi sobie tam, grzecznie, nieruszany, bo nie ma po co, nie ma konieczności. Rury, jak widzicie, zaczęły się powoli utleniać, ale nie z tego, że są zaoliwione. No tylko po prostu czas na nich robi robotę. Rura wydechowa, jak na tym przebiegu, jest jeszcze odpukać cała, także producenci się naprawdę postarali. Tak jak widzicie znaczek. Gdzie ten znaczek jest? O, tutaj. To jest znaczek jeszcze producenta, co świadczy o tym, że rura jest oryginalnie zamontowana. W jakim stanie jest podłoga? Nie mogę jej skrytykować, choć tu od kamieni są jakieś tam odbicia. Przydałaby się konserwacja zimowa. Ale póki co, naprawdę, jeśli chodzi o kwestię skrytykowania tego pojazdu, jeśli byśmy się mogli przyczepić, że podłoga jest zjadana, niestety nie. Tu jest kolejny wydech, który nie wiem, że w ogóle istnieje. Również z znaczkami oryginalnymi, co świadczy również o tym, że on jest zamontowany w oryginale. Mankamentem może być tylko tylna belka, która w każdym pojeździe koroduje. Jakim byśmy środkiem nie pomalowali, ona za jakiś czas wyjdzie, także tutaj na ten sezon zimowy będzie na pewno zamontowana, konserwacja zamalowana, bo montować się nie montuje konserwacji. No ale tak to właśnie wygląda. Tak jak widzicie, trzyma się wszystko w całości kupy. Także uważam krytyki tych osób, którzy twierdzili, że góra jest u mnie wygłaskana, a reszta jest zaniedbana, po prostu była bezpodstawna. O, możecie ich zobaczyć. Tu jest rurka spływowa od oleju. Ona po prostu koroduje. Gdyby tutaj był olej, Niestety ta rurka nie byłaby w korozji, tylko byłaby pewnie czarna. Tak to właśnie wygląda. Miska przeze mnie uszczelniana zaraz po zakupie pojazdu, w amatorskich co prawda warunkach, ale widzicie jak została uszczelniona, że tutaj nie ma ani grama jakiegokolwiek wycieku. Tak to właśnie wygląda. Płośka tylko jest w tym asfalcie ulepiona, ale to niestety nie bryzga już. To jest stare, to co kiedyś gdzieś tam było i to już sobie kilka lat jeździ. Troszkę belka jest za nisko w tych pojazdach i jak się wjeżdża samochodem na niski krawężnik, to ona zahacza, przez co widać o te ślady takie tutaj, które są. No ale no niestety, ja krawężników przestawiał nie będę ani chodników, po prostu jak potrzebuję wjechać, to wjeżdżam. Także zaraz biorę się za zamontowanie obudowy. Tu jest obudowa, tak jak widzicie, pokrywa dolna od silnika, która również zaczęła korodować z braku wycieku, nie? Także co lepsze, korozja czy cieknący olej, który kapie gdzieś tam po chodnikach, po ulicach. No to jest właśnie ta odpowiedź. Także jak ktoś potrzebuje krytyki, to nie krytykujcie. Co mogę powiedzieć? Jeżeli uszczelniacie miskę olejową, a mieliście okazję, żeby tą miskę rozebrać, bo no te wpadki się zdarzają z tymi smokami, to używajcie do tego masy klejącej, nie żadnego silikonu jakiegoś tam zwykłego, bo odbije się to Wam na kosztach. Przede wszystkim podstawowa rzecz to jest jaka, że samochód trzeba spuścić olej, ten olej musi sobie postać. Może nie tak olej postać, jak postać sobie samochód, żeby ten olej z całego bloku, komory, tam gdzie jest wał, po prostu żeby to wszystko wykapało, nie ciekło Wam na głowę. Później otłuszczacie sobie ładnie. Jak położycie sobie masę klejącą, czyli tą pastę, no to tak to właśnie będzie wyglądało, że nie będziecie mieli żadnych wycieków. To wszystko musi być uszczelnione, jak książka pisze. Także wcale to nie jest powiedziane, że jak się ma starego diesla, to musi korodować. No musi korodować, no bo jak ma nie korodować, jak olej nie kapie. No tak to właśnie wygląda. Także póki co nie krytykujcie, tylko bierzcie się za uszczelnianie. Ja wiem, że ten filmik może się posypie krytykami, no ale słuchajcie, samochód od dołu ma jeździć, a nie wyglądać, więc on tak wygląda, jak wygląda, więc nie chciałem, żeby po prostu ktoś się cieszył z tego, że napisał fajny komentarz, ucieszył się, skrytykowałem gościa, bo cały samochód uświniony ma od dołu, zasyfiony olejem, a góra wyczyszczona. No nie, tak to właśnie wygląda w moim pojeździe. Tym bardziej, że jakbyśmy się tak uczepili gdzieś tam głębiej, nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać, ale wszystko jest suchutkie. Niestety samochód, mimo że jest 2008 rok, jak wypadnie nim jechać gdzieś daleko, to się nie boję, siadam, po prostu tankuję i jadę, a nie bojadę, nie dojadę, nie będę jechał i tak dalej, słuchać czasem różne komentarze u ludzi, bo bym się bał, że mi się zepsuje. No to na cholerę mi taki samochód, skoro bym się bał nim jechać. Na aktualną chwilę jedyne co zostaje to wymiana łącznika, który zaczął sobie postukiwać. No i trzeba wymienić też drugi, no bo kurka, skoro jeden zaczął stukać, to i drugi tak samo, nie pracował mniej, tylko tyle samo. Tak to wygląda. Także póki co do komentarzy zapraszam i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!